1,5 miliona złotych to kwota, która w budżecie miejskim zarezerwowana została na realizację zadania zakładającego przebudowę jednego z najbardziej kolizyjnych skrzyżowań w Świdnicy, a mianowicie skrzyżowania ulicy Wodnej z ulicą Mieszka. Oferty do przetargu można zgłaszać do 23 lutego. Skrzyżowanie to rozbudowane zostanie o pas do lewoskrętu, dodatkowe czwarte przejście dla pieszych, sygnalizację świetlną, oświetlenie, zatoki przystankowe z wiatami. Tuż przed pracami wykonawczymi zwycięzca przetargu będzie musiał wymienić podziemną infrastrukturę, na co będzie miał 6 tygodni od dnia przekazania placu budowy. Przebudowa tego skrzyżowania wyczekiwana jest głównie przez rodziców dzieci, które tą trasę pokonują, aby dotrzeć do szkoły.